Dobrze, pokażę trochę plastrów. Jest ich 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 snów, na których są plastry. Ta budowa. W tamtym roku stawiłem na zimę na 7, czyli 6 i 7. Im bardziej w stronę wylotka, tym jest więcej miodu i plastry są bardziej ciężkie. Czyli tak, ten zostanie na pewno, to jest 6. One sobie ładnie gromadzą miód, to jest 6. Ok. To jest 6. Z drugiej strony też ma. Czy widać? O! Też ma dużo poszytego miedziku. Teraz tak, to jest 7. On też na pewno zostanie. One są 6 i 7 jest tegoroczny. W ogóle na zimę zostaną tylko, tak naprawdę zostanie tylko jeden, który ma 2 lata. Drugi rok, drugą zimę. Dobrze. To jest plaster 7. O! On też zostanie. Tu na nim sobie zbierają miód. Matka ciągle czerwi. Tu jest pierzga. Pierzga i czerw. Jeszcze jest czerw trutowy. No, tak wygląda z drugiej strony. Generalnie to jest normalny czerw. Pierzga i ten zostanie, bo to jest 7, czyli tak jak w tamtym roku. Natomiast w tym roku rodzina jest większa, więc może być tak, że zostawię im 9, czyli to by był 8. O. To był plaster 8. To jest plaster, który już raz zimował. Tak. O. Na nim jest czerw trutowy, pierzga, miodzik i normalny czerw. I tak one wyglądają. To był 8. 8 plaster, on by sobie został. Oj, to jest... To jest 9, który też zostanie, jeżeli rodzina będzie silna, niezależnie będzie obsiadywała tych ramek. Też jest co, zasklepiają miód, noszą pyłek. Ten plaster się jak zaraz nadaje na to, żeby zostanie zimą. Tak wygląda w środku tutaj. Tu jest tych pszczół pełno. Dobrze, i to by zostało na zimę. Dużo, nie wiem czy nie za dużo, dlatego mówię, jeszcze będę się zastanawiał, czy nie zostawić ich na 7, tak jak było wcześniej. Ale to mówię, będzie czas, przyjdzie zima, żeby decydować o tym. Teraz jest tak, te plastry będę wyjmował. Ten już raz zimował. O, tu są dwie kreski, one sobie zimowały. I tu jest jedna kreska z tego roku. Czyli to na 100% wyjmę. Chyba, że nie wiem, że cały pszczół. O, on wygląda tak. Też jest miód zasklepiony. Generalnie im dalej od wylotka, tym mniej tego zasklepionego miodu. Tu też są jajeczka. Tu też będzie jeszcze czerw. Zamykamy.
To też będzie do wyjęcia. O, tu widać, no jest ładnie dużo czerwi. Tu nie ma czerwi trutowego na tej ramce. I czy jajeczka są? Tak, są jajeczka. Czy tu będzie jeszcze czerw? Nie widać pszczół bez skrzydełek. Nie widać warozy. Nie, wygląda, że jest ładnie. Ale ten też pójdzie do wyjęcia. No, ile mówię, mi pozwolą. Ale tu nie będzie co kombinować, tylko z czerwiem, nie z czerwiem trzeba będzie wyjąć. No to wygląda... Jest miodzik. Tu jest tego czerwi mniej i coś tutaj na kształt o, takiego matecznika. Nie wiem, czy widać. Też gdzieś. O. Tu jest, no, tu są wszędzie larwy. O, widać. Tutaj nie ma pierzgi, na całe szczęście, to są nisko larwy. O. Też jajeczka. No, tu są jajeczka. Będzie, po prostu będę jeszcze miał dużo pszczoły na zimę. O, a ten czas tu wleci. Czy może przyjmę taką metodologię, że tam, gdzie jest pierzga, to zostawię, bo teraz pokażę następny plaster. Po prostu one... O. O, jest ciężki. O, tutaj też jest normalny czerw. O, normalny czerw, tak? Nie ma pierzgi. Jest czerw. A zobaczymy, i miód pod spodem tu cały czas znoszą. Okej. Okay. Zobaczymy z drugiej strony. Więc może one same mi powiedzą, ile snu zostawić. Poprzez to, że będę wyjmował te, gdzie nie ma pierzgi, a tam, gdzie jest pierzga, to zostawię. O, może akurat tak trzeba będzie zrobić. O, tutaj też jest czerw trutowy, znaczy trutowy, normalny. To są jajeczka, gdzieś matkę znajdę. Nie. O, tak to wygląda. O, jest miodzik ładnie tutaj zastąpiony. Nie ma pierzgi, czyli też to pasuje. O, tutaj fajnie jest. Cholera ciężki. Okej, zamykamy. Dobrze, teraz tak, kolejne. Też plaster, który zimował. Przedmiotem, zmiotem. Przepraszam. Cholera. Już więcej nie będę w nim teraz. Dobra. Ten plaster też będzie wyjęty. O, tutaj on jest taki, że tutaj jest na nim czerw trutowy. Jeżdżki nie ma, nie trochę jest. A tu jest miód wysklepiony, widać jak się błyszczy. No i pod tym jest też miodzik. Zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony. O, ostrożnie. Z drugiej strony wygląda tak, też czerw trutowy. O. Na górze miód poszyty.
sklepione, fajnie. Nie widać tutaj, że były jakiekolwiek pszczółki bez skrzydełek. Wszystkie mają skrzydełka. No dobrze, chowamy. Czy ten też będzie do wyjęcia? No dobrze, teraz te plastry tutaj dzisiaj postanowiłem trochę miodu wziąć. A zobaczę, z którego. Tutaj któryś był ostatnio wyjmowany. Generalnie ładnie odbudowują. O, ten chyba był czyszczony. Widać jest. Jędzik. Noszą, budują. Mają się świetnie. W ogóle się znałem, czy nie wstawić im dzisiaj z otworu. Wyjąć te ostatnie. Puste. No, wystawić zatwór. No, no, tutaj zobaczymy. Tutaj jest, jak widać, jakiś brązowy, bardzo ciemny nakrop. Nie wiem, co to jest. Zobaczmy, co tam jest z drugiej strony. Tam chyba też nie poszywają. A, tu jest bardzo ładnie poszyty. O, bardzo ładnie poszyty miodzik. Zobaczymy to. Mógłbym wyjąć już te snozy, wstawić zatwór i by było bardzo dobrze. Tak mi się wydaje. Dobrze, jeszcze tu zobaczmy. Co to jest? O, tu jest poszyty. Poszyty ładnie miód. Gruby taki plaster, fajny, nowy. Tutaj sobie tak lekko budują. Zobaczmy z drugiej strony. Z drugiej strony powinno być trochę lepiej poszyte. Nie, ale jest miodzik. Dobra. Wyjmę sobie te dwa plastry z miodem. Tak. O. Ten i to. I stawię im po prostu już zatwór. Trudno. O, tutaj nie ma co. Co tak budują. Chyba nie ma co im. Trzy snozy wyjmę. Tu snozy wyjmę, tu też wyjmę. O, i położę, i wstawię po prostu zatwór na zimę. I zaraz to zrobię. Zamknę. Jeszcze sprawdzę raz tą snozę dziewiątą. Nie. Tutaj jest, im bliżej brzegu, tym jest więcej miodu. Dobra, zamykam. Dzisiaj będzie miodobranie.